kończy swoją umowę i będziemy kontynuować program. Natomiast, żeby tradycji stało się zadość, poprosimy o przecięcie symbolicznej stęgi i dokonanie otwarcia biblioteki panią wiceprezydent Annę Gocłowską. I żal mi, słuchajcie, ciąć, choć dyrektorka, ja się podzielę z tobą tu, tym cięciem. Proszę Państwa, ja się bardzo cieszę, bo oni zwiększyli czterokrotnie powierzchnię. Fajnie, że udało się to zrobić i zasługują na to poza tym. Więc tak, ja zaczynam, pani dyrektor. Chodź pani radna do nas osiedlowa. Chodź pani radna. Podzielimy się, proszę bardzo. Pani, to może pani radna. Proszę bardzo, proszę bardzo. Proszę. Żeby nie było, że taka jestem. No, ja myślę, że udział Rady Osiedla też był w tym duży, z racji takiej, że prosiliśmy prezydenta o pozyskanie tego lokalu, tak? Niemniej jednak biblioteka i będzie to teraz z Grubą Sykla i Radą Osiedla Wojciechowice. Ale rządzi biblioteka. będziemy pod nim. Ja myślę, że współpraca nadal się będzie pomyślnie układała między tymi. Tak jest. Tak, właśnie znajdzie tutaj swoje przytulenie. Również klub seniora, o tak, z Wojciechowic, bo to jest kolejna realizacja polityki senioralnej pana prezydenta. Proszę Państwa, każdy znajdzie tu coś dla siebie. Drodzy Państwo, tak jak pani prezydent tutaj powiedziała, w ogóle ja chcę dodać, no, ogromnie się cieszymy. Zwłaszcza z tego powodu, że zyskujemy ogromny metraż. Biblioteka wcześniej zajmowała 40 metrów kwadratowych zaledwie. Pomimo tego prowadziła prężną działalność, co obejrzycie Państwo na prezentacji takiej okolicznościowej, przygotowanej na dzisiejsze otwarcie przez Kasię. Natomiast no, zyskujemy metry, zyskujemy przestrzeń do wspólnego działania. Myślę, że ta biblioteka będzie kwitła, bo nie może być inaczej. A mi jako dyrektora cieszy fakt, że jest to kolejna inwestycja w ciągu niespełna roku, ponieważ nie tak dawno, we wrześniu, otworzyliśmy filię, stacja biblioteka. Filię, która mieści się w Centrum Największe, też pięknie wyposażono i zachęcająco do odwiedzin. To jest kolejne dziecko tego roku i ja pragnę z tego miejsca serdecznie podziękować. Nie ma pana prezydenta z nami, ale bardzo proszę panie wiceprezydent o przekazanie z naszej strony ogromnych podziękowań za to, że pan prezydent dostrzega potrzeby biblioteki, widzi naszą pracę i to jest bezcenne i docenia. No przed nami mogę zdradzić, że kolejna inwestycja w postaci generalnego remontu głównego gmachu. Jest już tworzony projekt kompleksowego remontu. Kluczowe decyzje mają zapaść w tym tygodniu nawet. Także to nam jest niezmiernie miło i możemy tylko powiedzieć w swoim imieniu bibliotekarzy, bo na pewno nasza praca nabierze innego charakteru, inny komfort pracy, inna satysfakcja, ale też i Państwo jako środowisko tutaj wiele zyskujecie. Tak?